Cześć, witajcie, z tej strony Legion, Marvel Strike Force. To jest odcinek z tygodniowego bloga, który się ukazał. Dawno nie było odcinka, ale postanowiłem, że będę to troszkę w określonej wersji opisywał, bo jednak te odcinki chyba za długo trwają. Więc zaczynając, co tutaj mamy w tym blogu? A więc mamy to trochę jaśnie opisane, mamy taką rozpiskę, co się w całym tygodniu dzieje już Zaczęliśmy dostawać coś takiego, że nie musimy tego rozkminiać aż tak bardzo. Mamy tutaj takie standardowe Orb Blitz, na przykład tutaj mamy Blitz Masters of Evil do użycia. No i takie eventy jak Chaos Theory. 24 maja co ważne: Incursion Ride startuje. No i co tutaj jeszcze mamy? Mamy Trials and Tribulations służycie Parcorów i Cosmic Crucible Battles. Tu jest taki event aliansowy, który będzie 22 startuje, 3-dniowy pod Cosmic Crucible dla naszego całego aliansu i 23 Out of This World, więc otwieranie orbów i rozgrywanie walk w raidach. I tutaj mamy jeszcze Velocity Web Milestone, który jest powiązany z tym Omówimy sobie ten cały, poobliczamy sobie jak to wygląda od strony tej właśnie obliczeniowej. Ponadto omówimy sobie jeszcze ten event, a więc otwieranie trening orbów i walk w wojnie. No i przejdźmy sobie do tych właśnie eventów tego naszego, no może najpierw tego omówimy sobie szybko z tym Cosmic Crucible. No, więc tutaj wszystko będzie zależało. Jak widzimy, taka jest tabelka. Wszystko będzie zależało od naszego aliansu, więc nie będę tutaj tego obliczał. Ale widzimy, pod miesięczny event tutaj będą do zdobycia bardzo ważne te itemki. Bardzo ich dużo, więc no pasowałoby, żeby tą Fire Star odblokować i zdobyć jakiś tam mutant giry. No i co, tutaj mamy zużycie core, więc trzeba będzie zużywać powercore. Trzeba będzie walczyć w Cosmic Crucible. Każdy z naszych alians ziomków musi zrobić walki. No i za New Warriorsów dodatkowe punkty. Więc jak to sobie sumujemy mamy 18 tysięcy na każdego tutaj z tego. No i jakieś 750, czyli około 19 tysięcy za rozegranie wszystkich walk z New Warriorsami łącznie. Na jedną osobę byśmy mogli dostawać, czyli to jest jakieś 18 razy 24, no to jakieś 400 tysięcy pewnie. Więc, no, bez użycia power core'ów, jak się Aliens zmobilizuje, można zdobyć tego ostatniego milestona. Tak by to wyglądało. Dobra, nie będziemy sobie dalej umawiać tego. Przejdźmy do tych następnych eventów. Mamy ten event pierwszy z Gwen Pool. Więc mamy tutaj 100 milionów ostatni milestone. Widzimy, no tutaj są spore takie itemki, bo mamy te Sigile i Mythic Geode. A to są tyre 17 miniuniki na Darkhold na przykład. Więc to jest bardzo ważne, żeby... No pewnie trzeba będzie się skupić, żeby wbić ten milestone na 100 milionów. Chociaż konkurencja pewnie będzie duża. No i co trzeba tutaj zobaczyć, no to mamy tutaj przy... 15 milionach nasz miesięczny temek oraz te blazing XG, więc to będzie ważne, a poza tym gwenpool otwieramy na 21 milionach. To też jest ważne. I Jeżeli głępool na 21 milionach otwieramy, no to jeszcze będziemy później mogli zrobić te dodatkowe szardy. tutaj dalej. No i to tak w skrócie. Mamy jeszcze leaderboarda. Jak widzimy, leaderboard level 5, Iony 900 Myślę, że te 2% no to trzeba będzie wbić. Więcej no to raczej już nie, bo to szkoda wydawać golda tyle. No Chociaż wszystko pokaże tabela na końcu. Najlepiej czekać do ostatniego dnia z jakimiś większymi wydatkami i dopiero ile by nam zabraknie no to tej dobić po prostu. No a jak to będzie wyglądało, no to zobaczymy. No i mamy raid battle za 100 tysięcy. No i mamy te otwieranie orbów za różne tutaj punkty. No i pytanie, ile te orby będą kosztować? No, kiedyś mieliśmy taki event Woman Out of Time. Jak sobie widzimy, kiedyś tutaj nagrałem taki odcineczek i było, że 600 tysięcy punktów ten orb kosztował 500 tysięcy golda ten 200 200 tysięcy więc no może być podobnie i w tym razem więc no tutaj pewnie będzie 500 tysięcy golda tutaj 200 tysięcy na no, pozostałe dwa no to nie wiadomo na pewno ten za 750 tysięcy punktów no będzie jakiś upust pewnie golda może on kosztować z 600 650 tysięcy może a ten 250, no raczej nie, raczej będzie też 250 tysięcy golda kosztował tak jak tyle, ile punktów. No i już 6 dni ten event, zaraz sobie go podliczymy dokładnie. Poza tym mamy coś takiego, równolegle będzie startował taki event 6-dniowy, gdzie zużywamy Campaign Energy. No i jeszcze do tego eventu, z naszą Głębą, będzie do zdobycia dziennie, taka suma jeszcze dodatkowa z tych. Właśnie punktów pod event i jeszcze 50 tysięcy golda, co jest już mało istotne. Poza tym mamy jeszcze event taki, że jak widzimy, otwieranie training orbów i walki na wojnie. No i z limitem, oczywiście, jak zwykle tam był też limit w tym evencie. Tutaj, jak widzimy, z raidami też mamy limit. No i hmm. Jakie tutaj mamy nagrody? No i popatrzmy sobie z tej strony: same katalisty, no to to są śmieci totalne. Tu mamy jakieś armory: 14, 15, 16, 17 się tutaj zaczynają. No to też nie jest jakiś super. No i mamy te orby Dark Dimension 6, które, z których też lecą straszne śmieci. Według mnie te nagrody tutaj są no, żałosne. Nie ma sensu się tutaj skupiać na tym. Mi jest, będzie bardzo szkoda otwierać trening orbów na ten event. To na pewno. No jak przejdziemy sobie jeszcze do leaderboardu, no to widzimy, że tutaj też są śmieci. Bo 240 tysięcy za 1% te dwa level 5 ionów to są straszne śmieci. To są tak małe... <laughs> ilości śladowe, że po prostu szok. Ja ostatnio ten Gold Orb otwieranie event, co był, wpakowałem troszkę Gold Orbów i udało mi się z tego leaderboarda 3 miliony w pierwszej stówce, być 3 miliony wyciągnąć. A tutaj to już musicie mieć strasznie dużo tych Training Orbów odłożone, żeby się gdzieś tutaj znaleźć. Ja mam w tym momencie jakieś 50, więc wolę sobie czekać na kolejny lepszy event, żeby skumulować jeszcze więcej tych training gorbów i sobie wtedy otworzyć, niż brać udział w takim evencie, gdzie będą takie ilości tych rewelów piątych, 240 tysięcy, następnych już jest tylko 160, 120, no tutaj te procentowe miejsca to jest naprawdę porażka. Chociaż tutaj są już tier 18 miniuniki Tu, no, jakbyście no bardzo chcieli ten 1% się wbić, żeby te Tier 18 mini uniki zdobyć, no to ewentualnie, ale według mnie i tak to jest nieopłacalne w tym momencie gry co jesteśmy, żeby brać udział w tym evencie. Chociaż policzymy sobie też, jak to będzie wyglądało. No to przejdźmy sobie może do Excela i przeliczmy to wszystko. Pierwszy, no to mamy ten event Z Gwenpool, w którym będzie ten 6-dniowy. No i tu jest spisane to wszystko, mamy te milestony. i jak widzimy, na samym końcu mamy ten ostatni milestone, 50 tych minijuników. Jak mini unik kosztuje 150 tysięcy golda w sklepie, no to sobie łatwo policzyć, że za 50 byśmy musieli zapłacić 7,5 milionów golda. Więc ten milestone to już jest 7,5 milionów golda, są same te miniuniki warte, co ważne. Więc myślę, że opłaca się tutaj troszkę zainwestować, żeby po to sięgnąć. Oprócz tego mamy te dwa level czwarty, no niekoniecznie fajne, ale mamy 240 T4 ability, tak, więc to jest też ważne. No i po drodze jeszcze zdobędziemy 40 Gwenpooli Shardów i odblokujemy pool. Poza tym jeszcze te Uniki na pool. No myślę, że też fajna opcja, żeby to zebrać. No ale najważniejsze jest to, że te mini uniki tutaj nam pozwolą troszkę zasobów na darkholdy zwiększyć w tych unikach, bo u mnie są jeszcze braki właśnie na darkholdach, więc bardzo mi się to przyda, więc będę celował pewnie w to, o ile się uda. No i co tutaj mamy jeszcze? No więc mamy ten sześciodniowy event gdzie używamy kampanii energii równolegle, który nam da punkty. No i Jak wiemy to 4 razy 50 power core w odświeżaniu energię dziennie, 1108 energii możemy wyciągnąć odbierając free claimy też. Więc spokojnie ten milestone zrobimy codziennie, 6 dni spokojnie to wbijemy. I jak widzimy suma z tych milestone'ów daje nam 3,3 miliona punktów do eventu tego. Całego a w 6 dni nam da 19,8 miliona punktów. Więc jeżeli jeszcze będziemy robić rajd walki, 100 tysięcy za jedną walkę dostajemy, no powiedzmy, że robimy 10 walk dziennie na jednym rajdzie, 10 walk dziennie na drugim rajdzie, 20 walk dziennie na rajdzie. No to nam to da 2 miliony punktów dziennie. 6 dni to 12 milionów punktów byśmy takim. Trybem mogli zdobyć, ale jest limit. Czyli ten limit byśmy zdobyli. No to co możemy łatwo policzyć to, plus ten limit. No to na wstępie będziemy mieć 30 milionów punktów do tego eventu. Czyli już odblokujemy głębokość, miesięczny i mamy. No i pytanie, co dalej? Czy chcemy lecieć po dalej? Ja chcę, i myślę, że no trzeba będzie policzyć to jakoś. Jako, że w tamtym evencie poprzednim były te sceny golda, które pokazałem. No to sobie tutaj łatwo policzyć te braki. Mamy braki do 100 milionów, 70 milionów punktów, jeśli to już mamy na wstępie. Więc teraz mamy te cztery orby, różne warianty do otworzenia. No i zakładając, że właśnie tych orbów, te orby dają 750 tysięcy punktów, to musimy je otworzyć 104. Tych musimy 117, tych 350, tych 280. Jak sobie podzielimy 70 milionów tych braków. No, i pytanie, jakie będą ceny, który się będzie najbardziej opłacało? Może czasami warto będzie w któryś orb bardziej zainwestować, bo jeden z orbów będzie zawierał jakieś itemki, na przykład 17, miniuniki, które będą bardziej opłacalne w otworzeniu, bo nam jakby zwrócą ten koszt gold'a o wiele. Więc no, pytanie, co będą które orby zawierały? Jakie będą ceny finalnie, bo. No ja zgaduję, że na przykład ten będzie za 200 tysięcy golda, więc będzie nas wynosił 70 milionów golda. No i trochę lipa, trochę to drogie. W 6 dni tyle golda zużyć. Na przykład, jeżeli by ten za 600 kosztował 500, no to tutaj w tym wariancie wystarczy tylko 58 milionów wydać. Tylko. Sporo, no. No więc. Jest różnica, jak widzimy: 58 a 70. No, jakby był za 600, no to widzimy to już nieopłacalne. Jest, więc, ale raczej tej opcji zakładam po ostatnim będzie że nie będzie. No a pytanie, jak będzie tutaj z tym? Może będzie jeszcze bardziej opłacalny od tego? Jak widzimy, jakby był za 600 tysięcy golda, no to mamy tylko 56 milionów. A dajmy sobie tutaj, jakby był za 500 golda, jeszcze sobie policzmy. Jakby to wyglądało za 500 kłd. tylko 47 milionów? Więc widzimy, no zależy jaki będzie wariant, może będzie warto ten event zrobić. No ja myślę, że poprzez to tutaj, że tu jest 7,5 miliona w tych minionikach, to będzie warto. No a druga sprawa, no to jeszcze wzięcie udziału w tym leaderboardzie też będzie pewnie ważne. No i jak sobie tutaj policzyliśmy ten event, to przejdźmy do następnego eventu. Mamy ten event z otwieraniem Gold Orbów, mamy War Battle i Open Training Orb. Co tutaj ciekawe, chyba się tutaj walnęli z tym limitem. Bo przez 3 dni walk w wojnie, no to 72 tysiące jeżeli jest limit, a możemy 14 walk dziennie robić, więc wychodzi, że 42 tysiące punktów zdobędziemy maksymalnie. Więc nie wiem skąd oni to wzięli, no ale okej. Okay. No i wychodząc od tego, że zrobimy w trzech wojnach po 14 walk 42 tysiące punktów zostajemy na starcie to ile musimy trening orbów tworzyć, żeby dobić do tych poszczególnych milestonów. No jak widzimy pierwszy, 32 trening orby, drugi milestone, ten takie bardziej ważny, bo tutaj są te DD6 Dark Dimension 6 orby spisałem widzimy 31, 51 74 109, żeby to ukończyć, 109 trening orbów trzeba by było tworzyć, żeby zdobyć to, a nagrody są, no jak tutaj widzimy, no nie za fajne, dla mnie śmieciowe, raczej nie chcę brać udziału w tym evencie, ja raczej skończę ten event w tym miejscu, 42 tysiące punktów, dziękuję, więcej mi nie potrzeba, i to by tak wyglądało z tymi eventami w zasadzie całkowicie, no i oprócz tego... Mamy jeszcze jedną rzecz, o której warto wspomnieć. Przejdźmy sobie z powrotem tutaj do bloga. Dostaliśmy incursion right cały tutaj. Mamy właśnie wszystkie linie. Co ciekawe, tutaj jest pojedyncza ta, tak jak tam było kiedyś, że pojedyncza taka droga. Natomiast tutaj są po dwie odnogi w tych dwóch liniach. Tutaj są dwie, tutaj są dwie. Także taki pięć jakby ścieżek jest. I na końcu jest boss. No i co ważne, jeszcze dostaliśmy tutaj te wszystkie dla każdej linii jakieś debuffy, które nam będą powodowały jakieś dodatkowe efekty. Nie będziemy tego omawiać, no ale tak w kwestii takiej. No, dodatkowej. Więc no, zobaczymy, co to będzie. Nie wygląda to. Za dobrze w sumie. Bo wiele postaci będzie tutaj gnujonych na tym rajdzie zapewne, które w dumie się sprawdzają. No i nie wiadomo, jak to finalnie będzie. No, to tyle w tym odcinku. Zostawiam was z tymi przemyśleniami. Trzymajcie się miłego. Cześć. Na imię mi legion, masek zakłada, na imię ci Legio, dźwięk mój zapada, składane twory do głowy mają ustę, ostatnia wieczerza póki diabeł nie uśnie, na imię mi Legio, kolkocz jest chłodowy, na imię ci legion, składane twory do głowy mają ustę, ostatnia wieczerza dla szczęścia druhle.